twórczość koncentruje się wokół religii. Można tak powiedzieć? W pewnym sensie tak. Aha. A czemu? Czemu pewnym? Wiesz co, wydaje mi się, że kurczę, to co robimy, jakby charakter tego co robimy jest na tyle wielowymiarowy, bardzo lubię używać tego słowa, że gdzieś tam wiesz, ten religijny aspekt jest bardzo ważny, on przenika wiesz, w różne tam historie, które robimy, oczywiście najbardziej się odbija w tekstach, ale też nie tylko, bo używamy wiesz, gdzieś tam w samej muzyce, wiesz, w nutach, w aranżacjach i tak dalej, gdzieś tam to wiesz, to jest... A do czego w ogóle potrzeba jest człowiekowi religia? No to jest, wiesz, to jest pytanie, które wydaje mi się przez 8 płyt, czyli przez 16 lat, czy 15 lat istnienia tego zespołu, być może staram się odpowiedzieć. Pozwolę sobie na taką teorię, że religia jest po to, żeby po prostu manipulować ludźmi, żeby kurde łatwiej złapać człowieka wiesz, w ryzach i gdzieś tam go ukierunkować w takim kierunku, w jakim po prostu chcemy. Ludzie dostają odpowiedzi, gotowe odpowiedzi w religii. To jest na tej zasadzie. Możesz pojechać na wycieczkę, kurczę, i po prostu, nie wiem, pojechać na miesiąc do Indii i improwizować, a możesz wykupić pakiet. Rozumiesz, o co chodzi? Pakiet, który masz wszystko, wiesz, wliczone, wszystkie rzeczy. Tak, na tej samej zasadzie jest z religią. Po prostu akceptując jedną religię, masz, wiesz, mieścisz się w jakichś ramach. To jest proste. Ludzie bardzo często pozbawieni religii, albo którzy odrzucili religię, albo którzy po prostu zwyczajnie, nie wiem, jej nie potrzebują. Wydaje mi się, że muszą dużo więcej pracować wyobraźnią i wiesz, to jest takie wyzwanie intelektualne dla człowieka. Bo nie mają tych odpowiedzi, nie mają ich podanych na tacy, prawda? Oczywiście. Tak. Jak byś się czuł? Gdybym ci powiedział, słuchaj, wiesz co? Nie zabiję cię, bo tak mówi dekalog. Uważam, że nie jest do końca fajne. Ja powiem, słuchaj, nie zabiję cię, bo uważam, że to jest świństwo. Widzisz różnicę? Coś, co wynika z natury, kurde. Z tego, kurde, jak naprawdę uważam, a nie coś, co, kurde, wiesz, gdzieś tam zostało, wiesz, zostałem jakieś zaprogramowane. Tak. Po prostu. Ja uważam, że to jest ułomne. Religie są ułomne po prostu. Ja jej nie potrzebuję, cały czas szukam, ale wiesz, i to uważam jest stymulujące. To jest coś, co mnie, kurde, wiesz, co mi daje drive'a i coś, co powoduje, że ja przez życie idę, kurczę, i cały czas, wiesz, patrzę na życie tak naprawdę oczami po prostu małego, wiesz, chłopca, który po prostu, wiesz, ma wielkie oczy i po prostu patrzy, jest zdziwiony światem. I uważam, że to jest piękne. Co stworzyłeś? Przy pomocy wyobraźni, poszukiwań, syntezy. W jakim sensie? Artystycznym na przykład? Nie wiem. Filozoficznym, duchowym. Chciałbym mieć świadomość tego, albo chciałbym, wiesz, wierzyć w to, że jestem w stanie kreować samego siebie. Po prostu. A powiedz mi, czy twoim zdaniem świat rzeczywiście jest, jak mówią niektórzy, królestwem szatana? I wiesz, no i co mam ci powiedzieć? Co to znaczy królestwo szatana? Kim jest szatan, kurde, wiesz? Ty rzuciłeś w tej chwili jakieś hasło i jest to tylko i wyłącznie nazwa, jest to tylko i wyłącznie etykietka. Wydaje mi się, że każdy człowiek za hasłem szatan albo królestwo szatana będzie widział coś zupełnie innego. Wiesz, o co chodzi, nie? Ktoś powie, że królestwo szatana nagle. Ja mówię, szatan na chwileczkę. Szatan mi się kojarzy z samymi takimi naprawdę bardzo naturalnymi i bliskimi człowiekowi reakcjami, czyli wiesz, właśnie z próbą, wiesz, pokonania przeszkód, wiesz, z upadkiem, z powstaniem, z rebelią, z czymś takim, kurczę, wiesz, z czymś, co, kurde, po prostu nadległość śmierdzi wolnością. Że się tak wyrażę. I uważam, że to jest piękne. W ogóle cała historia szatana, którą uważam za szalenie interesującą, inspirującą i w ogóle romantyczną, piękną po prostu, jest gdzieś tam w społeczeństwie tutaj, no jest po prostu zdemonizowana. A to jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia, kwestia spojrzenia. Ja bardzo życzliwym okiem na to patrzę i jest to jeden z archetypów, który uznaję za bardzo bliski mojej przynajmniej naturze. Uważam, że w ogóle człowieka naturze i nie widzę w tym nic złego. Szatan ci nerga, że zabiłeś mnie teraz tym tekstem, że nie widzisz szatania nic złego, po prostu jak na moje, że tak powiem, jak na moją głowę, to jest po prostu mocna bomba. Wszystko, co czyni mnie szczęśliwym, co powoduje, że jest mi dobrze, jest dobre. I to jest moja definicja dobra.
A ona nie musi się koniecznie... Słucham? A dobrowolnych ludzi? Gdzie się w tym miejscu... Wiesz co, nie chcę definiować tego, czym jest dobro dla innych ludzi, ponieważ każdy człowiek jest inny zupełnie, więc ja nie chcę wszystkich stawiać w jednym mianowniku i powiedzieć, słuchajcie, to jest dobro, a to jest zło. Nie. Każdy człowiek ma inne potrzeby. Inne rzeczy będą czyniły go dobrym, inne złym. Wiesz, o co chodzi? To jest tak indywidualna kwestia, tak trudna, że... Powiedział, że jesteś egoistą. To być może miałby rację. Oczywiście, uważam, że pierwszą rzeczą, jeżeli mówiliśmy wcześniej o miłości. Okej, wróćmy do tematu miłości. Uważam, że człowiek na dzień dobry powinien nauczyć się kochać samego siebie. Poznać samego siebie albo próbować poznać samego siebie i nauczyć się kochać. Jeżeli nie kochamy samych siebie, jakim cudem możemy kochać innych ludzi? Wiesz, o co chodzi?